Tajczyk kolejnego dnia. A tylko tak sprawdzam, czy wszystko się trzyma, nic się nie poluzowało, opony nie poździerane. Jestem w Teslin Lake, to już jest na Alaska Highway. To mogłoby być trochę odsłonięte te światełka, ale to się kurzy. Tablicy rejestracyjnej raczej nie będzie. Nisutlin Trading Point, moi drodzy. Idziemy do lokalnego sklepiku. Kawa, toaleta. Tu jest motel Nisutlin Trading Post. Macie coś na trading? To jest okazja. Naklejki, naklejki. Po lewej stronie z całego świata ludzie przywożą. Zobaczmy, co wy na to. Misiu? Misiu śpi. Right. Alaska or bust. Iron horse. Right. One man. One world. Polityczne statementy. No. Czas zrobić swoje własne naklejki, Christopher, z wilkiem. Chociaż tutaj mamy wilka. Nie, to... Myślałem... No to wygląda na wilka, nie? Jednocześnie. Right. Okej. Okay. Idziemy do środka. Przyjechaliśmy stąd, jedynką jedziemy, tak? Alaska Highway. Tutaj odbijak, druga część Klondike Highway, droga numer 2 do Carcross. I dalej do Skagway, Alaska. My natomiast jechaliśmy jedynką wzdłuż tych jezior i dojechaliśmy tutaj do Teslin Lake, gdzie w tej chwili jesteśmy, tak? Także, jak widzicie, południowe jezioro. Tu, kochani, jest cała wielka historia związana z gorączką złota. Right. I opowieściami Jacka Londona. Port Skagway i Mozolno. Podróż tym Chilicot Trail, widzicie? Mordercza podróż na północ w kierunku złota. No to co, czas pożegnać Teslin Lake. Ruszamy w kierunku Watson Lake. Południowe jeziora północnej Kanady. Lecimy dalej po Alaska Highway, moi kochani. Długa droga jest przed nami, długa. Słońce prosto w oczy świeci, ale tak to już jest. Także przedniemy teraz Teslin Lake. Tutaj można pójść na śniadanie, tak? No szkoda. Trochę głodny jestem, ale... A, wytrzymam jeszcze. Zrobię sobie przerwę gdzieś indziej. Dzisiaj mamy jazdę cały czas przez góry, tylko... Nie, takie straszne, ale... Pogoda zresztą dopisuje, więc w sensie kołyszę na tym moście. Widzicie, jak podskakuje ta żelazna konstrukcja. Jak trampolina trochę działa. No, nie mogę utrzymać telefonu równo. No dobra, teraz będzie ostra jazda pod górkę. I lepiej się tym zajmę, bo jest oczywiście obrodzenie na drodze. Oj. To jest właśnie to, jak musisz zwolnić, bo się nagle zaczyna ślizgać, a
A pasowałoby cisnąć, bo jedziemy pod górkę, nie? W takich sytuacjach bardzo często kończy się to łańcuchami, nie? Ale myślę, że nie tym razem. Także pozdrawiam. Moi drodzy, zbliżamy się do skrzyżowania z drogą numer 37. Z drogą związane są historie, dlatego że jest to chyba najbardziej niebezpieczna droga w Kanadzie, tak mi się zdaje. Leci równolegle do brzegów Oceanu Spokojnego. To jest to Junction 37. Ja nią jechałem i najbardziej niebezpieczną przygodę rzeczywiście miałem na tej drodze, więc z punktu widzenia z autopsji tak jest, jak mówią i piszą. To miała być część Alaska Highway, ale w końcu zrezygnowano ze względu na bliskość do Pacyfiku i możliwość zagrożenia atakami lotniczymi ze strony Japonii. Pamiętajcie, że Alaska Highway powstała podczas II wojny światowej i projektem militarnym, tak jak teraz jeździmy. Więc skierowano to w głąb, tak jak teraz jedziemy, żeby ataki amerykańsko-kanadyjskie, oczywiście jedziemy po stronie kanadyjskiej, ale docelowo to miało Alaska Highway, jak sama nazwa wskazuje, miała połączyć drogę z Alaską. I tutaj właśnie zdecydowano się, że Alaska Highway będzie biegł dalej od wybrzeża. Drugie, droga numer 37, to naprawdę ciężka droga do pokonania. Więc przepustowość tej drogi byłaby zapewne dużo mniejsza niż ta tutaj, po której jedziemy, a na którą ostatecznie się zdecydowano. Za chwilę dojeżdżamy do Watson Lake i będziemy wkraczać do Kolumbii Brytyjskiej. Ale Watson Lake robię na chwilę przerwę, bo jeszcze śniadania nie jadłem, to będzie pierwsze. Wjeżdżamy do Watson Lake. Watson Lake był miastem, w którym mieszkał Bruce. Bruce od nas odszedł w zeszłym roku, w tym roku minęła rocznica. Adam nakręcił po polsku tym razem filmik Pożegnanie z Bruce'em. Ja rozumiem, że mój film Pożegnanie z Chrisem wywołał lekką konsternację. Celowo. Wszyscy odchodzimy, więc ja akurat wyjeżdżałem, ale któregoś pięknego dnia ktoś nakręci filmik o mnie, tak jak myśmy nakręcili filmik, znaczy ja nie nakręciłem, tylko Adam nakręcił filmik o Brusie. Występuję tam ja, ale już tylko jako wzmiankę, że rzeczywiście ja nie byłem tego roku na Ice Road, co Bruce był ostatni raz. Spotkaliśmy się oczywiście, dlatego że ja byłem na Winter Road, czyli jeździłem, dowoziłem im towary, oni później tam brali. Ale w każdym razie było tak, że spotkałem się z Bruce'em, porozmawialiśmy i później żeśmy się spotkali, kiedy on jechał do domu. I to było przed dzień jego śmierci, dlatego że poszedł do hotelu, a tam już zasnął na wieki. Także ja to na chwilę robię przerwę. Zrobię sobie tutaj śniadanie, albo pójdę na śniadanie, tylko muszę najpierw wyszperać, gdzie co jest. O, i to będzie. Także widzę, że tutaj sporo ciężarówek zaparkowało. Ja też zaparkuję, zresztą tutaj będzie jeszcze punkt kontrolny, na którym się muszę tylko zgłosić przez radio, mam nadzieję, bo wracam na pusto, to raz, a druga rzecz to po prostu ten, już mam wykupiony permit wczoraj, więc jak gdyby będzie to ułatwione zadanie, ale na razie kawa, śniadanie gdzieś tutaj, może w tych budynkach coś jest, pójdę zobaczyć. Pokażę wam jeszcze ciekawą rzecz. Watson Lake. Nie uwierzycie? Witajcie. Ale znalazłem tutaj fryzjera. Bo jak zobaczyłem siebie, jak nagrywam na filmach, to powiedziałem, że albo sam się obetnę,
albo nie wiem co. Widzieliście kiedyś tyle tablic rejestracyjnych, informacyjnych, etc. Watson Lake, Signpost Forest, czyli las znaków, tak się to nazywa.